Zbuduj skojarzenie dla słowa w języku obcym. Na przykład hiszpańskie słówko aburrido może przypominać burrito. Zbuduj skojarzenie dla polskiego odpowiednika tego słówka. Aburrido oznacza znudzony, więc wyobraź sobie znudzonego zawodnika sumo. A teraz połącz ze sobą te skojarzenia. I mamy taką sytuację jak znudzony zawodnik sumo znowu dostał do jedzenia burrito. Angielskie słowo jealous można skojarzyć z dżemem i luzem, czyli na przykład wyluzowanym słoikiem dżemu. Słowo oznacza zazdrosny, więc słoik dżemu staje się zazdrosny, bo zauważył, że klienci wolą kupować Nutelle. Na przykład coś takiego. A co w przypadku, gdy mamy język niemiecki i słówkę takie jak schmetterling albo racefumel. wyraz powinniśmy podzielić na kilka części i skomponować z tych części różne, łatwo zapadające w pamięć skojarzenia. Wyobraź sobie, że dziecko rysuje swoim ołówkiem racę trzymaną przez futrzaste zwierzątko. Racę czyli racę, ta pierwsza część słowa. Fu, bo mamy racę fu, futrzaste zwierzątko. Fu reprezentuje futrzaste zwierzątko. A cała sytuacja odbywa się na jednym wielkim melanżu, to jest taka jedna wielka impreza, jeden wielki melanż, gdzie melanż reprezentuje słowo mel, czyli M-M-E-L. A teraz chłopiec postanowił jednak wygumować cały rysunek gumką ze swojego ołówka. Dlaczego? Ponieważ racę fumel to gumka do wycierania. Jeszcze raz. race trzymane przez futrzaste zwierzątko na melanżu, po czym dziecko gumuje cały rysunek. Bo to chodzi o gumkę do wycierania. Załóżmy, że w ciągu godziny chcesz nauczyć się 30 słówek. Podziel je sobie na kolumny. Ja do tego używam Excela. I pierwsza kolumna to słowo po polsku, druga kolumna to słowo w języku obcym, a trzecia to zbudowane przez ciebie skojarzenie. Żeby sprawdzić czy dobrze pamiętasz słowo, usuwaj stopniowo kolumny. Zacznij od kolumny drugiej i spróbuj wydobyć z pamięci, co oznacza słowo w obcym języku na podstawie samego słowa po polsku i skojarzenia. Następnie usuń kolumnę trzecią, czyli skojarzenia, żeby została ci już tylko kolumna pierwsza. No i na końcu odtwarzaj słowa z języka obcego na podstawie tylko i wyłącznie słówek w języku polskim i zobacz, czy twoje skojarzenia są na tyle silne, żeby szybko przypomnieć sobie, jak słowo brzmi w języku obcym. Ja oczywiście zachęcam cię do subskrybowania tego kanału i zapoznania się z innymi filmami na temat technik pamięciowych.